Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Ochotnicze straże pożarne od wieków pełnią wiele funkcji, daleko wykraczających poza standardowe działania ratownicze. Wokół OSP w zasadzie od zawsze gromadzi się lokalna społeczność. To one są motorem napędowym wielu działań kulturalnych czy edukacyjnych oraz zrzeszają cały przekrój społeczeństwa. Nie ma więc wątpliwości, że w wielu miejscowościach to właśnie ochotnicze straże pożarne są tymi podmiotami, które dyktują rytm życia społecznego i podejmowanych działań. Nie ulega również wątpliwości, że konieczne jest uregulowanie sytuacji prawno-organizacyjnej i finansowej stowarzyszeń, jakimi są ochotnicze straże pożarne. Jednocześnie pragniemy pozostawić ochotniczym strażom pożarnym możliwość wyboru formy organizacyjno-prawnej oraz co kluczowe, pozostawić ich społeczny charakter, by nadal mogły spełniać swoją rolę wobec lokalnej społeczności. Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na inicjatywę uhonorowania wszystkich tych strażaków ochotników, którzy przez lata brali czynny udział w działaniach ratowniczych, angażując się, wspierając Państwową Straż Pożarną, niosąc pomoc i nierzadko narażając własne życie, by ratować inne osoby. Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość osoby te powinny uzyskiwać 200 zł dodatkowego świadczenia po pełnieniu w ten sposób czynnej służby przez 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Zdaniem naszego klubu będzie to właściwe uhonorowanie wieloletniej pracy tych osób, docenienie ich gotowości do niesienia pomocy oraz nagrodzenie zasług. Ochotnicze straże pożarne stanowią ponad 96% ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej. W całym kraju jest ich obecnie blisko 230 tysięcy strażaków ratowników ochotniczej straży, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Pomijanie tej potężnej grupy, tak jak to miało miejsce przez lata, stawianie ich na marginesie czy też bagatelizowanie ich dokonań jest nie na miejscu. Dlatego też przyznanie wspomnianego świadczenia w kwocie 200 zł powinno być tylko początkiem zasypywania niesprawiedliwości, które przez lata dotykały tę grupę. Zresztą nasza inicjatywa zakłada także inne działania, w tym przyznanie członkom OSP dodatkowych uprawnień, między innymi zwolnienie ze świadczenia pracy, prawo do okresowych i bezpłatnych badań lekarskich, czy finansowanie zdobywania dodatkowych uprawnień. W imieniu Klubu Parlamentarnego proszę o przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.